Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Matkowski, pracuję na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w Katedrze Ochrony Roślin w Zakładzie Fitopatologii i Mykologii i jestem fitopatologiem. Dzisiaj porozmawiamy o najważniejszych chorobach odglebowych, głównych upraw rolniczych, o czynnikach wpływających na te choroby, o zależności pomiędzy czynnikiem chorobowym a czynnikiem środowiskowym. Z chorobami roślin jest podobnie jak z człowiekiem. Najszybciej można się zaziębić od nóg. I rośliny, które są posadowione w tej fazie wegetatywnej, w tej, gdzie nie ma nasion, które my możemy przenosić na duże odległości, są ściśle uzależnione od tej gleby. I ta gleba decyduje o plonowaniu, czyli o sukcesie rolnika. Ta gleba to szeroko pojęte środowisko. Ta gleba to również zdolność przyjmowania składników pokarmowych, zdolność przyjmowania wody, ale również czynności, jakie na niej wykonujemy, czy one są uproszczone, czy one są warunkami pełnej uprawy. My decydujemy też o odmianie, o jej odporności, o jej cechach genetycznych. Na czynnik chorobotwórczy też mamy częściowo wpływ. Możemy go przywieźć czasami z nasionami, możemy go wprowadzić do gleby, a czasami nie mamy na to wpływu. Ten czynnik chorobotwórczy może się przemieścić z powietrzem i na tą naszą glebę opaść. O poziomie zachorowań decyduje ilość cząstek propagacyjnych, czyli zakaźnych, tak zwany próg infekcyjny, ale również przystosowanie się odmiany do tego czynnika chorobotwórczego. Wszystko w przyrodzie jest w stanie pewnej równowagi. To my decydujemy o poziomie tej równowagi, o tych warunkach przyrodniczych i w tym glebowych. I to my wkładamy tą roślinę, wsiewamy tą roślinę do gleby, czy wsadzamy, bo czasami jest to sadzenie, a nie wysiewanie. My decydujemy, jak już wcześniej powiedziałem, o możliwości stosowania ochrony wynikającej również z odporności. No i troszeczkę mamy dzięki temu wpływ na tego patogena, na ten czynnik chorobotwórczy, na jego wirulencję, próg infekcyjny. Chcemy, żeby to było w pewnej równowadze. Podstawowymi, przepraszam, elementami wpływającymi na poziom zachorowań są również czynniki makroekonomiczne, takie jak globalizacja rynków, dynamiczne zmiany pogody, klimatu, postęp biologiczny, ochrona środowiska naturalnego, no i koncentracja upraw. Te czynniki pogodowe są dla nas bardzo ważne. One się bardzo gwałtownie zmieniają. One będą również wpływać na tą koncentrację upraw, na pojawianie się nowych upraw, na przykład soja, która będzie prawdopodobnie uprawiana dosyć masowo w naszym regionie, dzięki między innymi też postępowi genetycznemu, dzięki przystosowaniu tej odmiany, nie tylko zmianie warunków pogodowych. My mamy dosyć dużą koncentrację upraw zbożowych z kilku względów. Po pierwsze, dosyć łatwo się je uprawia w sposób mechaniczny. Zbiór jest już ustandaryzowany, łatwo się przechowuje tego typu produkty. No i uzyskujemy z tego produktu, czyli z tej masy towarowej, bardzo wiele różnego rodzaju produktów, które są wartościowe pokarmowo. Są to również pasze dla zwierząt. Ale jak uprawiamy prawie 80% powierzchni zbóż, no to są tego konsekwencje, a tego typu konsekwencją są również choroby odglebowe, o których za chwilę będziemy mówić. Uprawiamy również rzepak, ziemniaki, buraki. Inne uprawy są bardziej marginalne. My decydujemy o przedplonie. Mogą to być przedplony dobre lub gorsze. No, muszą być to czasami przedplony akceptowalne, bo jeżeli uprawiamy 70 parę procent zbóż podstawowych w arale zasiewów, no to ten rzepak czy zboża muszą nam się w tym przedplonie czy w tym systemie pojawiać wielokrotnie. To my spulchniamy lub nie spulchniamy gleby, prowadzimy czasami uprawę uproszczoną. To wszystko ma wpływ na zachorowania.
Nie stosujemy niestety nawozów organicznych, a może musimy to zmienić. Ważne, żebyśmy stosowali ich znacznie więcej. To nie musi być tylko obornik, z którym jest problem, ale to są również międzyplony, przedplony. To wszystko wytwarza, te wszystkie rośliny wytwarzają masę towarową, która ma wpływ na te czynniki, które są tu wymienione, czyli poprawa struktury gleby, ograniczanie przemieszczania się nawozów, ochrona wody gruntowej, większa aktywność mikroorganizmów. Mamy też wpływ na odczyn gleby, wapnujemy te gleby albo zaniechamy czasami tego typu działania. Mamy w związku z tym poprzez wapnowanie wpływ nie tylko na dostarczanie składników pokarmowych, ale również na stan fizyczny gleby, na strukturę, bo to wszystko ze sobą związane. Jeżeli mamy niewłaściwe stosunki fizyczne i chemiczne, to czasami ten bor, którego objawy niedoboru widzimy w postaci zgorzeli liści sercowych buraka, może być w glebie, może być w glebie fizycznie obecny, ale niekoniecznie musi być dostępny i wtedy mamy do czynienia z tego typu chorobą. Tu mamy wymienione przyczyny braku tego niedoboru. Może to być brak nawożenia tym czynnikiem, ale czasami również będą to niewłaściwie zbilansowane nawozy mineralne. Woda, która dostaje się do gleby, szczególnie na złych stanowiskach, ma wpływ na zgorzele siewek i to praktycznie wszystkich roślin uprawnych, ponieważ następuje wypieranie tlenu i tego typu choroby powodowane przez organizmy grzybopodobne, rodzaju pytium, rodzaju fytoftora, mogą powodować taki zwiększony poziom zachorowań. Przy nadmiarze wody mamy zwiększone rozprzestrzenianie się groźnej choroby buraka, która nazywa się rizomanią, powodowaną przez wirus. Temperatura, zarówno zbyt wysokie temperatury lub zbyt niskie temperatury w stosunku do wymagań optymalnych mogą mieć wpływ na rozwój cercospora BT, ramularia BT, foma BT, organizmów grzybopodobnych rodzaju pytium, jak również chorób wirusowych. To my decydujemy o odmianie i my możemy wybrać odmianę, na przykład diploidalną, poliploidalną. To są bardzo skomplikowane układy genetyczne. Na przykład w przypadku buraka odmiany diploidalne gorzej plonują, ale plon ich z kolei jest bardziej powtarzalny, więc jest może mniej ryzykowny. Odmiany triploidalne mają znacznie większy potencjał plonowania, ale wymagają większej staranności w doborze. My się musimy zastanowić, czy ta uprawa ma być dla nas bardziej nakładowa, bardziej intensywna, czy mniej intensywna, bo to ma wpływ na poziom zachorowań. No i możemy kupić odmiany tolerancyjne, na przykład odmiany tolerancyjne na chwościka buraka, na wirus nekrotycznej żółtaczki nerwu buraka. Tu macie je Państwo wymienione, nie będę ich czytał. W glebie znajdują się pierwotniaki, tak jak i niektóre z nich przenoszą wirusy, tak jak Polimyxa graminis, występująca dosyć powszechnie w tych uprawach, Polimyxa zakażająca zboża, Polimyxa betę, zakażająca korzenie buraka. Po lewej stronie na zdjęciu widzimy objawy rizomanii. To jest nadmiernie rozbudowany system drobnych części korzeniowych. Odbywa się kosztem tej części spiksowej, która nas najbardziej interesuje. I znowu możemy bardzo łatwo zapobiec temu czynnikowi, stosując odmiany genetycznie modyfikowane. Ale nie chcemy tego robić, ponieważ w Polsce jest dosyć silna presja, zarówno społeczna, jak i rolników, na ograniczanie tego typu upraw. W związku z tym to, co jest teoretycznie możliwe, a nawet praktycznie byłoby możliwe, nie jest u nas do zastosowania. Nie możemy zastosować takich odmian GMO. Te odmiany GMO są wytwarzane dzięki bakterii, która nazywa się Agrobacterium tumefaciens. Ta bakteria jest też chorobotwórcza dla buraka. Może powodować bardzo silny rozrost tkanki. Rozrost tkanki, która jest pozbawiona cukru, więc jest to proces chorobowy, bo masa towarowa wprawdzie nam wzrośnie, ale poziom cukru zmaleje generalnie.
I dlaczego tą bakterię możemy wykorzystać? Dlatego, że potrafimy z niej zabrać pewien fragment materiału genetycznego i włożyć inny pożyteczny, na przykład taki, który niesie gen odporności. Ale wtedy znowu mamy odmianę GMO. Jak mamy odmianę GMO, no to wtedy nie możemy jej w naszych warunkach uprawiać, bo nam ona to nie pozwala. Namawiam natomiast do dbałości o zmienność genetyczną. Ja wiem, że prawdopodobnie, czy wiemy, że prawdopodobnie nie zmienimy gwałtownie struktury zasiewów, że te zboża podstawowe będą uprawiane bardzo na dużych areałach i na dużych powierzchniach. Natomiast możemy się starać różnicować genetycznie te odmiany, nawet stosując różną zmienność odmian. Popatrzmy na ten konkretny przykład. Jeżeli nam się pojawia tu czynnik zakaźny, który znajduje się albo w glebie, albo w powietrzu, ale jest to czynnik zakaźny zróżnicowany, czyli ten ciemno-niebieski, to ciemno-niebieskie kółeczko, czyli ten ciemno-niebieski patogen zakaża tylko ciemno-niebieskie kwadraciki, a ten jasno-niebieski tylko jasno-niebieskie kwadraciki. Mamy duży areał uprawy jednorodnej genetycznie. Co się dzieje? Ten jasno-niebieski nie zakazi, bo nie jest dostosowany genetycznie. Ten też nie jest dostosowany genetycznie, ale jeżeli trafi czynnik zakaźny, który potrafi zakazić, to w uprawie jednorodnej to tempo zakażenia jest szybsze. Jak to jest w mieszaninie na przykład odmian? Jest ten proces znacznie wolniejszy. W przypadku zakażenia te rośliny są barierą fizyczną i te nie są zakażane. Te natomiast potrafią być zakażone bardzo szybko. Tempo szerzenia choroby w tym przypadku jest znacznie mniejsze. To nie wszystko. Jeżeli nastąpi bardzo szybkie namnożenie czynnika zakaźnego na odmianie, która jest wrażliwa na ten czynnik, to nagromadzenie jest bardzo szybkie. Tego patogenu co roku będzie przybywać. W glebie również co roku będzie przybywać. Jeżeli będzie przybywać, to będziemy mieli bardzo duże straty, będzie przełamanie odporności, będziemy mieli do czynienia z epidemią. I tak może się zdarzyć, na przykład, jeżeli uprawiamy wielokrotnie na tej samej glebie, która jest silnie zasadowa, na przykład jest orędzina, gleba wapienna i trafi nam się w tej glebie Streptomyces scabies lub inne gatunki tej bakterii, która jest promieniowcem. Wtedy następuje bardzo silny rozrost tkanek okrywowych, obronnych i mamy do czynienia z plonem, który nie jest atrakcyjny. Który nie jest atrakcyjny z punktu widzenia handlowego. Tak jak to jest w przypadku parcha pasowego, gdzie jeszcze mamy na dodatek spadek plonu. W Streptomyces scabies, jak i inne bakterie rodzaju Streptomyces, zakażają szereg innych gatunków roślin. Mamy tu na przykład na zdjęciu marchew, która jest również uszkadzana przez tego patogena odglebowego. To, że te parchy występują w Polsce stosunkowo rzadkie, nie znaczy, że nie mogą się pojawić intensywnie tam, gdzie my robimy błędy uprawowe, stosując m.in. wieloletnie monokultury roślin, które są podatne na zakażenia. W glebach, które są niewłaściwe do uprawy określonej rośliny, na przykład ziemniaka, czyli w glebach bardzo zlewnych, bardzo mokrych, może się pojawić czarna nóżka powodowana przez Pectobacterium atrosepticum lub Pectobacterium carotovora, powodująca bardzo silne zgorzele siewek i nierównomierne wschody. Na glebach, które są niewłaściwe do uprawy, również pojawia się czopowatość bólu w ziemniaka powodowana przez choroby wirusowe, przez wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu na przykład. Jest to problem potem w przetwórstwie, bo z tego nie da się zrobić bardzo podobnej frytki czy chipsa, bo będziemy te pierścienie tam widać. Są też choroby kwarantannowe, zwalczane na mocy prawa, które są poważnym problemem dla producenta, szczególnie materiału sadzeniakowego, czyli na przykład bakterioza pierścieniowa, która może również przeżyć w glebie albo być dostarczona wraz z bulwami na sąsiednie pola. Są też mniej groźne czynniki chorobotwórcze, nie kwarantannowe, ale za to bardzo powszechne, tak jak par srebrzysty, występujący bardzo często na bulwach ziemniaka, powodujące obniżenie
ich jakości estetycznej głównie. Mamy też takie czynniki chorobotwórcze, które wnikają do wnętrza bulwy. Czyli tak naprawdę my nie widzimy tego czynnika zakaźnego, dopóki nie rozkroimy tej bulwy, tak jest w przypadku licznych grzybów rodzaju fusarium, na przykład fusarium sulfureum, ceruleum czy sambucinum, gdzie mamy rozrost grzybni wewnątrz tkanki. Mamy też grzyby, które widzimy na zewnątrz, które są dosyć powszechne, na przykład jak Rhizoctonia solani. Teoretycznie te gruzełki grzybni, nazywane sklerocjami, możemy zeskrobać paznokciem. One teoretycznie są groźne, ale jeżeli to jest materiał sadzeniakowy i wsadzimy to taką bulwę do gleby, to wszystkie kiełki, które będą tutaj z boku wyrastać z oczek, będą porażane przez tego grzyba, będziemy mieli nierównomierne wschody, też chcemy tego unikać. I jeszcze groźniejszy patogen, polifagiczny zgnizna sclerotinia sclerotiorum, powodująca zgniznę twardzikową, występującą na bardzo wielu roślinach. Cechą wspólną tej choroby, czy to na rzepaku, czy na słoneczniku, czy na marchwi, jest biała, watowata grzybnia, puszysta, pokryta czarnymi gruzełkami. Tak to wygląda na zdjęciu. Choroba jest groźna zarówno w glebie, jak i również przechowalni. Mamy czynniki biologiczne, natomiast jest to, które ograniczają rozwój tej grzybni. Jest to grzyb Coniaterium militans, który może być zastosowany jako element ochrony biologicznej. Na zdjęciu widzicie sklerocja uzyskane z uprawy rzepaku, z plonu, który wynosił 4 tony z hektara, ale 500 kg było w tym plonie właśnie tego typu sklerocjów. To zebrano kombajnem. Być może 300 czy 400 kg trafiło do gleby i być może w następnym roku będzie powodować zakażenie poprzez tego typu struktury, które tu Państwo widzicie. Te owocniki wytworzą zarodniki, które zakażą podobnie rzepak. Mamy też odglebowe czynniki, które zakażają nadziemne części, na przykład Alternaria alternata, która powszechna jest w glebie, zakaża łuczyny rzepaku. Może zakażać również liście buraka. Odmiany są zupełnie odmienne. Gatunek jest zupełnie odmienny, natomiast czynnik patogeniczny jest ten sam. No i mamy też czynniki, które są ściśle związane z glebą, pierwotniaki, które żyją w glebie i powodując tego typu chorobę, która nazywa się kiłą kapusty. Przy masowej uprawie rzepaku mamy coraz częściej do czynienia z tego typu chorobami. Część tych czynników, które są na glebie czy na powierzchni gleby, unoszona jest z deszczem albo dostaje się na młode rośliny i powoduje rozrost tkanek. To są grzyby głowniowe. Na kukurydzy będzie głownia guzowata kukurydzy. Na zbożach, na przykład na życie, będzie głownia źdźbłowa żyta, powodująca charakterystyczne czarne pasy i choroby podszuszkowe. Szereg gatunków chorób podszuszkowych, takich, których czynniki chorobotwórcze rozwiną się na korzeniach albo na podstawie źdźbła, na zewnątrz widzimy tylko efekty braku wody czy braku pokarmu. Takie bielenie kłosów, które to jest widoczne, jest charakterystyczne i uszkodzenia na dolnej części. Mogą to być uszkodzenia powodowane przez fuzaria i wtedy mamy fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła. Potem z kolei pojawi się fuzarium oxysporum na powierzchni kłosów, ten sam grzyb, który zakażał od gleby. Mogą to być zgorzel podstawy źdźbła powodowana przez Goimanomyces graminis, błamliwość podstawy źdźbła powodowana przez Pseudocercosporola herpotrichoides. Zmienność w uprawie, czyli wprowadzanie nie tylko płodozmianów zbożowych, ogranicza wyraźnie tego typu objawy chorobowe. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życząc wszystkiego dobrego i bardzo wysokich plonów.